Zobaczcie, co się dzieje. Moje tunele chyba dzisiaj polecą w Sinodal. Ale będzie Armagedon. Normalnie nie wierzę. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny wypad na grzybki. Tym razem jadę z moimi pieskami. No i co? Na pewno coś urosło, więc sobie troszkę pozbieram. A wam życzę miłego oglądania. No i tak, zajechałem na miejsce, zostawiłem auto i przy aucie od razu pojawiają się kureczki. Czyli coś tam dalej będzie. Dobra, ja zbieram. No to co, kamerę dałem na głowę i ruszam. Zobaczymy, czy coś tu dalej będzie. Powinno być. O, tu zbieraliśmy w niedzielę te grzybki i znowu coś urosło. Ale komary to normalnie nie dają mi spokoju. Ale popsikałem się dzisiaj takim dobrym środkiem. I nie jest jak na razie źle. Może mnie nie zjedzą. Chociaż troszkę gryzą. No i zaraz się ktoś do moich psów przyczepi, że ja je tak puszczam, że chodzą bez smyczy. Ale ja wam powiem, ten czarno-biały to chodzi ze mną do lasu już 10 rok, bo ma 10 lat, od mojego go brałem. Nigdy mi nie uciekał, zawsze się trzymał nogi, chodził sobie, jest grzeczniutki. No a tamten drugi jest młody, uczy się, ale też się słucha. Co nie? No, więc nie latają, nie ganiają zwierzyny, więc nie musicie się bać. Tak? No ładne kureczki się pojawiły. Powiem wam, 5 dni i tak urosły. W sumie cały czas deszcz pada, to ja się nie dziwię, że te grzyby rosną. W tamtym roku ani jednej kurki nie znalazłem, bo była straszna susza u nas. Praktycznie 2 miesiące nie padało. A w tym roku ciągle deszcze, więc są grzyby. A ja lubię zbierać grzyby. Lubię później jeść. Więc tak, zbieramy kureczki. Ale na razie tylko kurki się pojawiły. Jeszcze żadnego prawdziwka nie znalazłem. Może jeszcze troszkę za wcześnie. Ale widziałem na innych kanałach, tam znajdują prawdziwki, borowiki, jakieś podgrzybki. Bo u mnie na razie nic. Może dzisiaj coś znajdę w końcu. Mamy tutaj węża. Wąż się schował. Siedzi sobie, o, padalec. Właśnie jaki ładny padalec. Nawet się nie rusza. Nie wiem, czy go widać. No właśnie taki wężyk. Wężyk, ale komary gryzą. Ale tylko w ręce. Dobra, zostawiam go w spokoju. No i powiem wam, że weszła taka ustawa, że teraz jakbym chciał sprzedać właśnie te grzyby gdzieś przy drodze, to muszę mieć pozwolenie od sanepidu. Inaczej nie mogę, bo by właśnie kontrola sanepidu najechała i zobaczyła, że sprzedaję grzyby i by się zapytała o pozwolenie. Jakbym powiedział, że nie mam, no to wystawiają mandat nawet do 5000 zł. No normalnie aż się wierzyć nie chcę, że chcą tak karać ludzi za sprzedaż grzybów. No i jeżeli chodzi o te pozwolenia z sanepidu, to tak samo trzeba będzie mieć pozwolenie na sprzedaż jagody takiej zwykłej z lasu, tej czarnej. U mnie to pół wioski chodzi, zbiera te jagody. I weszło tak, że trzeba mieć pozwolenie od sanepidu. Trzeba się zgłosić właśnie, uzyskać pozwolenie. I wtedy będzie można sprzedawać te jagody gdzieś tam na skupach. Bo inaczej tak samo, grozi kara za to, bardzo wysoka. No i jak to żyć w takim państwie, gdzie na wszystko trzeba mieć pozwolenia? No ja tam pamiętam, za dzieciaka to się cały czas na te jagody chodziło. Zbierało się, sprzedawało się, normalnie na luzie. A teraz straszą ludzi mandatami. 5000 mandatu. Przeczytałem, że można dostać za nielegalną sprzedaż jagód. Masakra.
jak to ma człowiek żyć i się cieszyć tym życiem, jak tu co chwilę jakieś rozporządzenia wydają i gnębią tych ludzi. No takie babcie to u mnie pół wioski chodzi na te jagody. I co, i te pół wioski pójdzie nagle do sanepidu i będą prosić jakieś pozwolenia, żeby mogli sobie dorobić. No dajcie spokój z takim czymś. Ja tu gadu, a patrzcie ile kurek już nazbierałem. Cały czas się tutaj trafiają. Fajnie. Na bieżąco się zjada. No ja tam nie będę musiał żadnych pozwoleń załatwiać na te grzyby, bo nie sprzedaję. Ja to wszystko dla siebie. Jak będzie już taki porządny wysyp tych kurek, to większość pójdzie do słoika. A jak na razie to wszystko na bieżąco jest zjadane. Czy tam z jajecznicą, czy w sosiku. No, jak ktoś by chciał sprzedać, to nie może. Bo państwo wymaga zezwolenia. No, niestety takie czasy są. Niedługo to nie będziemy mogli wyjść na ulicę bez pozwolenia. Będziemy musieli się pytać, czy możemy wyjść. A powiem wam, że jeszcze prawdziwkę nie znalazłem. Chodzę już może godzinkę i żadnego grzyba oprócz kurek nie było. Jadalnego oczywiście, bo tych trójaków to rośnie sporo. No chyba jeszcze za wcześnie. Ale może coś się uda znaleźć. Słoneczko wyszło. Ptaszki ćwierkają. Ładnie, super jest w tym lesie. A do tego jeszcze grzybki są. Tylko najgorsze te bzykacze, co tu latają. I mnie gryzą w uszy. I w twarz. Bo twarzy akurat nie pryskałem, bo raczej nie będę pryskał twarzy tym środkiem. O, patrzcie, stanęłam na węża znowu. Dobrze to nie żmija. Patrzcie. Dobrze to nie żmija. I mnie nie ugryzła, a to tylko padalec. Chodź tu, padalec. Chodź. Boję się padalców. Nie no, żartuję, niech sobie idzie tam w krzaczki. Niech się schowa. Ale się wystraszyłem. A jeszcze mnie nigdy już miała w życiu nie ugryzła. I oby mnie nie ugryzła. Chociaż miałem bardzo dużo spotkań właśnie ze żmijami. Czy tam stanąłem, czy ruszyłem jakąś gałąź i wyskoczyła. No dzisiaj drugiego padalca spotkałem. Na początku jeden był, taki malutki. Teraz drugi, taki większy. Ale kurek jest sporo. Bardzo ładne kureczki są. No już nie wiem, czy nie zrobię jakichś słoików na zimę. Ale te komary gryzą. Normalnie nie da się zbierać. Trzeba się cały czas obganiać. Chyba muszę zastosować jakiś naturalny środek. Jedyny naturalny środek, który odstrasza komary, to są goździki. Właśnie można sobie zrobić taki wywar z goździków. Zalać gorącą wodą. Nie wiem, z 10 goździków. Wlać sobie do jakiegoś pojemniczka z takim psikaczem i się tym psikać i wtedy komary nie gryzą. No, ja już powoli kończę grzybobranie. Dużo znalazłem, sporo. Naprawdę. Zaczęło się na dobre. Będzie dużo susików. I jajeczniczki z rana. Z dobrym, ekologicznym jajkiem od moich kur. Już tam prawie auto widać i padam do domu. No i tak, grzybobranie jest zakończone. Możecie zobaczyć, ile nazbierałem. Bardzo dużo kurek. No i co, na dzisiaj to by było wszystko. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.